Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejnego Farminga 22. Jesteśmy na mapie Jeździechów, wreszcie wyszła mapa Olka Padaki Jeździechów. Mapa jest fajna, grywalna, ja już sobie zacząłem grać. Nie będę wam pokazał, jakie są maszyny, ze względu na to, że ja maszyny powymieniałem od razu. No, tu jest problem, że mi ze stodoły wyłażą zwierzęta, ale poza tym jest fajnie. Wybrałem mapę, wybrałem sobie gospodarstwo, które dostajemy na sam początek, te startowe od razu. No bo je było największe. Oprócz niego nie dostaliśmy ani pola, ani nic, tylko same gospodarkę i maszyny. Te maszyny sprzedałem, kupiłem sobie pola. I tak to właśnie u mnie wygląda. Tak będę sobie grał. Także troszeczkę się pozmienia, z osiny wyjdziemy, bo osina była pobugowana, zdenerwowało mnie tam dużo rzeczy. Jak widać, mamy naszego konia pociągowego, który będzie ciężko pracował w polu. A mamy tutaj biny na zboża. O kurde, tutaj obciążnik został. Oczywiście paliwko, mam tu 5000 litrów w nim. Tu mamy ziarna. Tam silos taki do kupna żarcia dla krów. Tam jest stodoła na, oczywiście na słomę i siano. I jest pusta na razie. Taka dosyć fajna przechodnia, tutaj można sobie otworzyć, zajrzeć. Też można brać czego, zostawić sobie belki. No i nasza obora. Też taka dosyć fajna. Tu już mam, widać, paszowóz. Krówek mam 40 albo 35. Czekajcie, zaraz wam powiem. 35 króweczek. Czyli zamknę. Tu się wjeżdża, tutaj się kipruje. Krowy, one się tam później pójdą. Mamy dojarkę tutaj. Ja tu jest przejazdowe, jak będziemy mleczko stąd zabierać, to tu się będzie przejeżdżać. Dodatkowo możemy sobie wjechać na górę, jak będziemy mieli małe belki. Bo ten farming oferuje sam z siebie małe belki, także będziemy mogli sobie układać i tu później zrzucać na dół i dawać tam krowom jeść. A można też i tędy zejść. Zajrzeć na dół, co tam krowy porabiają. Tu jest zbiorniczek. Właśnie, tu wyjdę. O, i se tędy można wyjść. Wszystkie drzwi tu fajnie, wszystko jest zrobione. Wszystko jest działające. Tu też można do dojarki zajrzeć. I wyjść se tędy. Dobra, lecimy na pole. Na polu stoją jeszcze dwa ciągniki. Otwórzmy tę bramę i zamknijmy tę bramę, żeby mi tu coś nie uciekło. Oczywiście mamy dwie takie przyczepki. Ursusika 12, tam stoi drugi Zetor duży z przyczepą. No i bizonik. Jak widać na załączonym obrazku, bardzo ładny. Czekajcie sobie fotkę na miniaturkę strzelę. Czekajcie. Palniemy się fotę na miniaturę. Na razie taką. A później zobaczymy może jakąś inną strzelę. W takim czasie wsiadamy do niego i jedziemy. Dźwięki ma bardzo dobre, chociaż jest bardzo głośny. Wszystko, animacja jest, proszę bardzo. Niestety nie pokazuje się stół do rzepaku, jak rzepak kosze. Trochę lipa, ale ma fajną animację, że stajemy na nogi, jak odpalamy tutaj silnik. Mam nadzieję, że ten kombajn mnie nie zagłuszy. Z tyłu tak wygląda.
moja gospodarka, przeolbrzymie duże pole i mam jeszcze oprócz tego tam mniejsze pole jedno, na którym miałem pszenicę, no i łączkę tam, łączkę taką małą. Naprawdę, bizonik jest fajnie zrobiony. Jak widać, ja już sobie trochę pograłem tutaj. Nie dużo, ale trochę. No i tak jak widać, tam stoi ciągniczek z przyczepą drugi. Ale już teraz podejrzewam, że nawet nie będę musiał na niego sypać, bo już objadę dookoła to. No bo pierwsze dwa kursy nie dałbym rady objechać. A już trzecim kursem objechałem dookoła, więc teraz odjadę też. Wszystko działa, zobaczcie, ładnie. Fajna płocka się szkarnia założona. No, bizonik mi się podoba. Jest dużo rzeczy, można z nim modyfikować, jak się kupuje, można kabiny założyć, można bez, kabiny jest kilka, daszek, można barierki, bez barierek, kurde no, fajnie jest kombajnik robiony. I jak widać, tutaj też stoi zatorek. Już tu jestem w ten sposób, to od razu wysypię. Stój, no właśnie to jest to. A nie wiem, dlaczego ta modyfikacja mi kurde buguje tą mieść ta manualnego wysypywania. No i taki zatorek jeszcze jeden. Tego mam z tuzem. O, to będzie ładna kota. Tak. Zmijmy się trochę. Tak, mocno. Taka kota. Ewentualnie taka fota. Którąś z tych fotek wybiorę? Nie wiem jeszcze którą. Dobra, wyłączyć latanie. Idziemy dalej, bo się samo nie zrobi. Jeszcze chciałbym wytestować dzisiaj na tamtym polu ten gruber, który mam przy... Czy ten tranzytor da radę? No z takim dużym polem to się zejdzie. Jeśli chodzi o mapkę, o akurat zapis, jeśli chodzi o mapkę, mapka się praktycznie nic nie zmieniła, jest tak jak była, wszystko jest dokładnie w tych samych miejscach, także naprawdę fajnie to wygląda, mi się bardzo podoba.
tu mamy ogierczy, ja tutaj tutaj jestem, tu mamy gdzieś gospodarstwo, tam jest gospodarstwo jakieś małe, tu gdzieś było na dole jakieś, o tu jest małe gospodarstwo, no i tutaj jest ta piąteczka, co ja kiedyś na niej grałem, ale doszło mi do wniosku, że teraz nie, teraz będę grał nowy farmik, nowe gospo i koniec. Federek 4,2 metra. Jeśli chodzi o ustawienie tutaj, to miesiąc u mnie ma 2 dni. Nie jeden, tylko 2 dni. Bo wiadomo, że traci się dużo, a jak nie będę miał roboty, to i tak to przesypiam, więc nie ma problemu, ale będzie zawsze więcej mleka, tak przynajmniej mam nadzieję. A nieraz tak jak tutaj są duże pola, po prostu nie zdążę tego zrobić jednego dnia, więc żeby nie było lipy, to sobie będę grał na dwudniowym sezonie. No i zobaczymy, czy tutaj jak to pole, powiedzmy do tego obok ze słonecznikiem, nie jest moje, jak ten słonecznik urośnie i w przyszłym sezonie, czy tam będzie uschnięte, czy coś będzie rosło. No już nie był ten problem, że wszystko poszło i już zostało uschnięte i to takie trochę było, nie do końca mi się to po prostu podobało. Także już mody fajne zaczynają się pokazywać, zaczynają być fajne mapy. Także już mogę normalnie serię drugą zacząć już. Na usienie oczywiście czasami może się sobie pogram, ale już nie będzie to tak jak teraz, że będą częściej. Zresztą i tak jak zauważyliście, odcinki mam rzadziej, bo mam tylko 2 razy w tygodniu. Częściej nie będą, ze względu na to, że zmieniłem pracę, teraz do pracy dojeżdżam prawie 60 km, co na razie. Bo jeszcze mój oddział tutaj nie jest otwarty, a ja na szkole mam dalej. No i zejdzie mi się z tym polem, zejdzie. Ale kurde, powiem wam, że taką maszyną to jest czysta przyjemność żniwować. Naprawdę żniwa takim bizonikiem to jest coś pięknego. A i ja, a wysiłuję go popularne. Tak to fajnie wygląda, zobaczcie jaki on dumny tam siedzi.
No, zostało mi 119 tysięcy. Jak będzie się jakieś pole za 45 tysięcy znalazł, no to jeszcze może bym coś kupił. Bo jakieś pieniądze jednak muszę zostawić. Ziarno mam na siewy, no ale jeszcze będę musiał kupić nawozy. Będę musiał dokupić żarcie dla krów. No i nie mam beczki do mleka. Ale to nie problem. Zawsze można wypożyczyć. No w sumie dzisiaj w Polsce to ja nie wiem, gdzie ktokolwiek, który rolnik sam podwozi mleko do mleczarni. Chyba nigdzie. Teraz przeważnie się serca przyjeżdża i zabiera. Napiszcie mi w komentarzach, jak to tam u was jest z tym mlekiem. Czy wydaje, że teraz w tych czasach to po prostu są zbiorniki na mleko, czy za czysterka zabiera? Rolnik ma umowę z mleczarnią i konie. Ten kondensator ma jeden problem. Ładny, fajne dźwięki ma, ale nie ma tekstury tłumika. Dobra, moi drodzy, bo ja i tak nie zdążę na tym odcinku tego pola ściąć. Nie będę przedłużał. Będziemy kończyć odcinek. Jeśli wam się podoba, łapeczka w górę mile widziana. Oczywiście wiadomo, mapy jak będą wychodzić jakieś tam fajne, będę testował. Tam widziałem i Bolusio, bo wyszło coś jeszcze. Ale jakoś tak średnio. Wyszedł Goliszew. Na tym Goliszewie sobie troszkę pograłem, ale jakoś tak do mnie nie kawamy, jak tutaj ta mapa, a tu nagle patrzę, a tu wyskoczył Zdziechów. Normalnie byłem w szoku. Więc pobrałem, sprawdziłem, no i gram. To jest naprawdę jedna z fajniejszych map. Także to wszystko na dzisiaj. Ja was zapraszam na następne odcineczki. I do zobaczenia. Cześć!